Piotruś Pan i Piraci. Według powieści J.M. Barriego. Piotruś Pan i Piraci. Wyprawa do wesołego miasteczka. Hej! Gdzie wy jesteście? Piotruś, Wanda! Och, ciszej! Wszyscy poszli na jakąś głupią wycieczkę. Wykorzystaj ich nieobecność. Odpocznij, zgrzemnij się. Weź przykład ze mnie. Ale mi się już nie chce spać. Zapomnieli o mnie. Hej, halo! Och, wy ludzie, na zawsze pozostaniecie dla mnie tajemnicą. Ja też chcę iść na dwór. Też chcę na wycieczkę. Nie mam ochoty siedzieć w domu. Zgoda? Pójdziemy na wycieczkę? Na cały dzień? Dokąd pójdziemy? Ale fajnie! Zaczniemy od wyspy Małego Poniedziałku. Jarmark na wyspie Małego Poniedziałku? Nasz zacny bosman Smee, nieustraszony pogromca koników morskich, zamierza spędzić swój jedyny dzień urlopu na grach, zabawach w wesołym miasteczku? Tak jest, bo widzi pan, Malinz mówi, że tam jest jakaś istotka, która wróży szczęśliwą przyszłość. Ja ci wywróżę twój obraz nędzy i rozpaczy. Będziesz mi służył za bosmana, aż do dnia, w którym uleci z ciebie życie i jak prawdziwy żeglarz spoczniesz w morskiej toni. Rozkaz, kapitanie, ale raz w roku mogę się chyba rozerwać. Co? Tylko wróć na czas, ty rozbisurmaniony darmo zjadzie. On też? Wybierasz się gdzieś? Tak jest, kapitanie. Idę do Luna Parku. To najlepszy relaks dla pirata, bez dwóch zdań. Relaks dla pirata. No tak. Świat się chyli ku upadkowi. Za moich czasów najlepszą rozrywką dla pirata był udział w jakiejś bijatyce, rosyjska ruletka lub choćby zawody w przeklinaniu. Życzę udanej zabawy. Nabierzcie sił, bo będzie tu na was czekać dużo obowiązków. Jesteśmy na miejscu! A niech ich piekło pochłonie. Ta załoga to żałosna zgraja z dziecinniałych łamak, które mają czelność stwierdzić, że są piratami. To zostaliśmy we dwóch, kapitanie. Szef okrętu i szef kuchni. Ty, kapuściana głowo. Będzie o jednego szefa mniej, jeśli w ciągu 5 minut nie dostanę czegoś do jedzenia. Rozkaz, kapitanie Hack. Przyrządzę przepyszny krem glonowy i zupę tranowo-ogonową. Moje podniebienie aż drży na samą myśl. Dzwoneczku, nudzi mi się. Przecież sam chciałeś tu przyjść. Tak, ale gdy ktoś umie latać jak ptak i ma za sobą potyczki z krokodylem oraz załogą wesołego Rogera, to jazda na karuzeli nie jest dla niego atrakcją. Piraci, co oni tu robią? Tego nie wiem. Ale za to mam świetny pomysł.
Och, zazwyczaj mam w pogardzie lądowe rozrywki. Jednak przyznam, że korcą mnie te wróżby. Co ty na to? O, ja nie wierzę w żadne zabobony. Wybieram sport. A ty, bosmanie? Ech, mój drogi Starki, jak mówi kapitan Huck, nic dobrego już mnie nie czeka. Sprawdzę więc moją ogólną wiedzę. To nie powinno zabrać ci zbyt dużo czasu. No, masz całkowitą rację. A ty co będziesz robił? Ja chcę sprawdzić siłę tych mięśni. Ja idę na strzelnicę. Ech, niech mnie dunder świśnie, chyba mam sklerozę. Zapomniałem już, dokąd miałem zamiar pójść. Jest tu kto? Ach, więc tak to wygląda. Witaj, przystojny młody żeglarzu. Spocznij. Wróżba kosztuje dukata. Możesz położyć na stole. Wejdziesz w kryształową kulę, żeglarzu. Masz duszę wrażliwą i hardą. Jesteś odpowiedzialny i stanowczy. Poza tym, nie wiesz, co to strach. Posłuchaj, byłby z ciebie dobry bosman, ale drogę zagradza ci niejaki Smee. Pozbądź się go, a dostąpisz najwyższych zaszczytów. Czułem, że ten portowy podrzutek, ten niewyrośnięty nieudacznik, Smee, jest zakałą mego życia. Posiecham go na kawałeczki i zajmę jego miejsce u boku kapitana. A może nawet przejmę dowództwo. Witam. Postrzelaj sobie do piratu. Co wygram, jeśli ich wszystkich ustrzelę? Ach, jesteś niby Randy. Dostaniesz to, czego pragnie twoje serce, chłopcze. Niech mnie kule biją! Ci piraci mnie atakują! To nie żarty! Ratuj się, kto może! Witam! 90 sekund! Tylko tyle! Wytrzymaj na ringu 1,5 minuty, a spełni się jedno twoje marzenie. Co to dla mnie? Pestka! Miałbym nie dać rady karzełkowi? Ha! Mogę ci nawet dać fory! Odmierzam czas! Trzeba wytrzymać tylko 1,5 minuty! O, co to? Sędzio! To jakiś podstęp! O, wyglądam przy nim jak karzeł! Nie martw się! Zaraz będzie po wszystkim! O, uważaj! Błagam! Witam! Sprawdź swą siłę! Kto zadzwoni, ten wygrywa! Widzę, że to nie jest trudne! Trzeba ujrzeć należność. 1 złoty dukat za życiową szansę. Pieniądze idą na zbożny cel. Wspomagamy gnomy i elfy w potrzebie. A, tak czy inaczej. Gdy machnę zaraz tym młotem, ty będziesz bankrutem, a ja właścicielem całego interesu. Muszę się skoncentrować. No już, ty przeklęty młocie. Mogę panu w czymś pomóc, panie Mason? Coś panu doradzę. Jeśli nie jest pan w stanie podnieść tego młota, to nie ma sensu się męczyć. A ja dam dobrą radę tobie, Smee. Zmykaj stąd, gdzie pieprz rośnie.
Co ci jest, Malinz? Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Chcę cię stłuc na kwaśne jabłko i rzucić psom na pożarcie. Nie wiem, o co mnie oskarżasz, ale ja jestem niewinny, przysięgam na wszystko. Lepiej podajcie już sobie ręce na zgodę i rzućcie okiem na to. Panowie, zostaliśmy nabici w butelkę, ot co? Praca na wysitka. Michasiu, byłeś świetny. Dziękuję, dzwoneczku. Chciałbym jeszcze zobaczyć minę Bosmana Smi, gdy Malinz go dopadnie. Pożałujesz tego, co zrobiłeś. Ukatrupimy się, ty bezczelny mały oszuście. O nie, nic z tego. Michasiu, leć. Śmiało, wstawaj i leć, ha. Chętnie nadzieję cię na moją szablę. Zamknij oczy! Teraz! Oślepłe! Na urok zdechłego psa! Jestem ociemniały! Szybciej! Włóż w to trochę serca, ty kucharzu od siedmiu boleści! Tak już wystarczy? Jeśli choć trochę zwolnisz łamago, to staniemy w miejscu! Czemu nie zaczekamy na nich, aż sami wrócą, kapitanie? Dlatego, szczerbaty Greku, że właśnie upłynęło 20 godzin, odkąd zeszli na ląd. Od tej chwili nielegalnie przebywają poza okrętem. Złamali przepisy, zignorowali rozkaz, zakpili ze mnie. Podejrzewa pan dezercję? Kucharzu, twoja inteligencja co i rusz wprawia mnie w całkowite osłupienie. A teraz wiosło i łysielcu, chcę dotrzeć na wyspę Małego Poniedziałku i pojmać zbiegów przed zachodem słońca. Michasiu, czekaj! Chyba powinniśmy wrócić do podziemnego domu. Dzwoneczku, chcę się jeszcze pobawić, a poza tym przy tobie nic złego mi się nie stanie. Co ty sobie wyobrażasz, ty niezdarny dzieciaku? Nie słyszałeś o tym, że ludziom nie wolno tu wchodzić w ich zwykłej postaci? Ale za małą opłatą mogę zmienić cię w elfa, śmieszka, marzyciela lub... Obejdzie się bez twoich usług. Ja go zaczaruję. Ciekawe, ile ta mała sekutnica każe sobie płacić. Ja ci dam zniżkę. Co? Nie słuchaj jej, Michasiu. Zaczaruję go za darmo, więc nic tu po tobie. Idź straszyć gdzie indziej. Nigdy nie miała się zmysłu do interesów, bez dwóch zdań. Chyba nie chce zamienić mnie w elfa, prawda? Pamiętasz, jakie kłopoty miała przez to Wanda? O nic się nie martw, Michasiu. Tylko ci pomniejszę. Będziesz sobą, ale w wielkości elfa. Złoty pył z motylich skrzydeł, zapach mgły i leśnych igieł. Te magiczne ingrediencje zmienią zaraz twą prezencję. Na trójząb Neptuna, kucharzu! Od godziny pływamy w kółko jak kompletne osły. Gdzie u diabła jesteśmy? Ja nie wiem, kapitanie Hak. Nie jestem przecież sternikiem ani mistrzem nawigacji, prawda? Jestem kucharzem. Moje miejsce jest w kuchni. Gdyby jakiś marynarz sterował tak, jak ty gotujesz, to posłałbym go do kozy, kucharzu. Po mleko, kapitanie? Nie, zupełnie, kucharzu. Za kratki, do paki, do ciupy, do lochu, do karceru, do celi, do więzienia. Zamknąłbym go i głodził. On jest za mały, żeby zostawić go samego. Muszę tam wejść. Jesteś nadopiekuńcza. No, daj mi przepustkę. Tam chyba lepiej nie wchodzić. O! To coś dla mnie. Trzymaj się. Hej, nie wiem jak się zapina pasy. Zapinaj sobie pasy gdzie tylko chcesz, ale nie w Nibylandii. W
wredny elf i ten małoletni szczur lądowy gdzieś tutaj tak, są. Tak, też czuję ten charakterystyczny zapach. Wiem, gdzie oni są. O, Rety, co to było? To byłam ja, ty żałosna imitacjo pirata. Poszli tamtędy. No to na to czekamy. Trochę się zabawimy. Nie możecie tam wejść. Chyba, że pozwolicie mi się zaczarować. Jeśli dobrze rozumiem, chcesz nas w coś zamienić. Czy mam rację? Za opłatą dam wam zniżkę grupową plus specjalny bonus dla piratów. Ląd! Ląd na horyzoncie, panie kapitanie! To już Australia, jak mniemam. Ląd, nareszcie! To wyspa Małego Poniedziałku! Masz szczęście, ty zakało rodu ludzkiego. Najwyższy czas! Przygotuj imadła i hiszpańskie buciki, kucharzu! Niech ci zdrajcy zobaczą, w jaki sposób kapitan Hak wymierza sprawiedliwość! Ha, 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 ha. Chyba trochę głupio wyglądamy z tymi skrzydełkami, co? W dodatku, ta mała czarownica słono sobie za to policzyła! Ale to był jedyny sposób, żeby złapać tego małego nicponia! O, jest tam! Za nim, chłopcy! Już ja ci zaraz wygarbuję skórę, ty wredny dzieciaku! Co teraz? Gdzie by tu iść? Może na wesołego Rogera, mały! O, Rety! Piraci! Uciekajmy! Ale jak oni się tu dostali, dzwoneczku? Na pewno to chciwa Frezja ich wpuściła. Musimy szybko znaleźć jakieś wyjście. Właśnie mi coś przyszło do głowy. Leć za mną, Michasiu! Proszę wsiadać i mocno się trzymać. Pamiętajcie, że to jest jazda na własne ryzyko. Szybko, Michasiu, wsiadaj! Juhu! Dzwoneczku, nigdy przedtem nie jeździłam na żółwiu. Co da? Mamy okazję, kosztujemy się do jadatki. Arriba! Trzymaj się! Szybciej! Prawie ich mamy! Do diabła, dość mam już tej przejażdżki! Gdzie się wszyscy podrali? Opłata? Za co? Masz problemy ze słuchem? Jeżeli chcesz wejść do Luna Parku, muszę cię zaczarować, a to kosztuje. Ty przemądrzała ignorantko. Gdyby w tej twojej małej, ślicznej, pustej główce głupiutkiego elfa była choćby odrobina oleju, to wiedziałabyś, że dowódca wesołego Rogera jest niepodatny na te wasze niby czary. O, w takim razie chyba masz pecha. Uważaj, ty bezczelna, zarozumiała wiedźmo. Nadszedł czas, by ktoś cię w końcu nauczył, Moresu. Jedź szybciej, ty leniwa zielona szkapo. Pomocy, dzwoneczku. Na białe kości Flinta! Zaraz obrócę ten wasz miniaturowy lunapark w kubkę popiołu i gruzu! Ej, co to za odłamki? Wygląda na to, że sklepienie zaraz się zapali! Na blaszane pokrywki i garnki! Uciekajmy stąd, bo zostaniemy tu na zawsze! Skorzystajmy z tego, że mamy skrzydła! Boję się, dzwoneczku! Gdzie ty jesteś? Już jest po niej, mały. Ja się tobą zajmę. Na obelisk Obrodona. Zaraz się wszyscy przekonają, że James Hack nigdy nie rzuca słów na wiatr i nie zna słowa litość. Przedtem jednak muszę odnaleźć tę tchórzliwą, zdradziecką zgraję, którą nazywałem kiedyś moją załogą. Panie kapitanie Hack! Albo ja mam jakieś halucynacje, albo te półgłówki naprawdę dały się zamienić w elfy. Na pewno może mi pan to jakoś wytłumaczyć, prawda, bossmanie Smee?
Och, naturalnie, panie kapitanie. No więc dzwoneczek i ten nieznośny dzieciak nabili nas w butelkę. Zmniejszyliśmy się, żeby wejść za nimi do Luna Parku. Ach tak. Przyznam, że bardzo jest wam do twarzy ze skrzydełkami. Teraz musimy znaleźć tylko elfa, który nas zaczarował, żeby zdjął z nas zakręcie. Aha, ale to może nie być łatwe, panie Mason. Wasza blond czarodziejka uciekła stąd, gdzie pieprz rośnie. Co oznacza, że na nic mi się już nie przydacie. Trudno, ha, ha, ha. Nie ma pan racji, kapitanie Huck. Dzwoneczku, ty żyjesz? Oczywiście, że tak. Kilka sopli lodu to za mało, żeby się mnie pozbyć. A co do pańskich ludzi, kapitanie, to mogę zdjąć z nich czar za pewną opłatą. Kolejna miniaturowa przekupka. Zgoda, dzwoneczku. Czego chcesz w zamian? To jasne, oddaj mi Hasia, a ja ich odczaruję. Ci dezerterzy wcale na to nie zasługują, ale trudno by mi się było bez nich obejść. Uzaru sałki dziki bez, ustarzały czarny gwiazd. Sprawić net moc z tej mikstury, że wrócisz do swojej postury. Było fajnie, ale cieszę się, że to już koniec. Pora, żebyś ty wywiązała się z naszej umowy, moja panno. Proszę bardzo, kapitanie. Koniec z przepustkami na ląd. Na zawsze. I bez żadnych wyjątków. Tak jest, kapitanie. Nigdy nie opuszczę pokładu wesołego Rogera. Mnie też zbrzydły przepustki. Skończę w domu wariatów. Panie kapitanie, proszę zaczekać. Bardzo nam przykro. Opracowanie wersji polskiej Start International Polska. Reżyseria Ewa Złotowska. Dialogi polskie Olga Latyk. Dźwięk i montaż Janusz Tokarzewski. Kierownik produkcji Bogumiła Adler. W wersji polskiej udział wzięli Hak Janusz Bukowski, Smi Marek Frąckowiak, Malins Mirosław Zbrojewicz, Starki Mieczysław Morański, Mason Wojciech Paszkowski, Dzwoneczek Sara Milner, Michaś Igała Wrynowicz, Billy Paweł Iwanicki, Frezja Izabela Dziarska i inni.